Uczeszeni, zobacz jak mu oczy, jak mu, jak złoto. Mów tak, Krzysiu. Czekaj, masz wy coś powiecie? Kroimy pizzę, barem tynkową, jesteśmy bez kobiet. Kobiety nas zostawiły, mamy tylko pizzę. Ryszard poczynia zaszczyty krojenia. Ryszard, po walentynkach. Po walentynkach. Tak się właśnie kroi pizza. Odgrzana, przypieczona. Może będzie dla nas gotowa. Komu się nie podoba, niech nie patrzy. Nie? Ja nie chcę więcej zjem. Weź se Krzysiek, bo ja już nie... Też keczupu? A komu się nie podoba, niech nie patrzy. Nie? Najmniejszy sobie nie. Kawa, siekiera. Niesłodzona, ale może być miodowana. Cukier nam się skończył, ale mamy miód. A jaki ty masz przebieg? Ile już zrobiłeś kilometrów? Jak nie? Nie masz. No to ja skombinowałem ze stopem. Wiesz, akurat co mi udało spełnić, to jak wyruszyłem, to ma podróż. A na Słowacji byś zaszedł z Krakowa? To ma podróżyć do spełnicznej, ma podróżyć do... Aż praktycznie pod piachu. Mam to dobrego świętego Krzysztofa Anioła. Dodam, że nie chodzi o mnie. Tylko Ryszardowego świętego Anioła. No, to dobre spowie. No. Zajadamy pizzę. Ale Kejsia, ale Kejsia, Kejsia. Zbychu kielichu. Ale proszę Państwa, ten słynny zbychu kielichu. Rysiek mówi, żeby przeczepał jakiś dywan. Dzisiaj mówi, że mu się podoba Agnieszka. Nie? Czemu? Ty, a ona jest mężatka? Ja nie mam pojęcia. Nie pytałem ją o sprawy matrymonialne. Chociaż cukierkiem ją poczęstowałem. I pudełkiem. Z oczkiem. Zielonym. Zielone oczko mruga tu. Dam ci ja pizzę tam i tu. No i Kejsio, powiedz mi, czemu to jest tak, że anioły, aniołkowie, że Bóg to tak zrobił, że anioły sakryją, anioły, aniołkowie sakryją, że nie chcą pokazać. Nie rozumiem. O po co mieliby się pokazywać? Aha, że się nie... Ty, no tak, masz rację. Bo... Ostatnio oglądałem taki film, Kontakt. Kontakt z 90 którego, science fiction. Mhm. I to jest, oglądasz to? Nie. Ten film jak pewna naukowiec odebrała, całe życie szukała sygnału z kosmosu i w pewnym momencie odebrała sygnał od obcej cywilizacji. I ta obca cywilizacja nawiązuje kontakt, wysyła na Ziemię, ona ten i przysyłają później pewne dane dotyczące zbudowania wehikułu takiego. I oni, pewien naukowiec też taki bogaty, ekscentryczny, szalony, umie odczytać te plany, no i budują wehikuł czasu. I jest konferencja prasowa, kto ma lecieć w tej wehikule, bo ten wehikuł z prędkością światła będzie na tą Wegę, czyli na tą gwiazdę Wegę, czyli tam ten, lecieć. I kto ma lecieć jako przedstawiciel ludzkości do tym wehikułem, nie? Mm-hmm. No jest konferencja, no i jest temat o Boga.
czy ona jest wierząca, ona była naukowcem i tak nie ma dowodów na Boga i ona nie chciała przyznać, że wierzy, ale nie wyklucza też trochę. No i była tak... Ale ten nasz kumpel nie... I taka rozmowa była, dlaczego Pan Bóg stworzył, ona mówi, ta pani naukowiec, ten wspaniały świat, a po czym od tysięcy lat nie daje swojego znaku, że istnieje. Jak to nie daje znaku? Ale fajny film, fajny. Dobry. Szaman. Nie szaman. Remont duszy. Co jeszcze powiemy? Zanotujemy. Kawa się wypiła, zaraz będziemy robić herbatę. Jeszcze się nie wypiła. Góralską ze spirytusem. Jakie uśmiechnął. Napiłbyś się góralskiej. Nie, dotkaj się. Napiłbyś się, nie kłam. Ty wypiłam. Napiłbyś się. Akurat tak antystresowe. Troszeczkę zdenerwowałem się. Ja ty zawsze taki ogolony, gdzie się goli? Ja zawsze. A i zęby miję. A ja się nie goliłem. Co? Nagrywasz jeszcze? No, 6 minut 45 sekund. No i tak. No i tak. Krzysiek ma dwie subskrypcje.